Strażnicy muzealni ujęli 37-letniego turystę ze Stanów Zjednoczonych, który zabrał z torowiska element tego torowiska, a dokładnie jest to szpila torowa. Zdarzenie to zostało zauważone przez turystę z innej grupy wycieczkowej i ta osoba powiadomiła przewodnika. Policjanci zatrzymali 37-latka w związku z podejrzeniem kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.